Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie konsekwentnie od 4 lat realizuje zadania w obszarze tzw. strefy wspólnej, które służą aktywnemu wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Spełniamy oczekiwania mieszkańców, którzy nie chcą zamykać się w czterech ścianach swoich mieszkań, a oczekują miejsc, gdzie będą mogli właśnie wypoczywać w obszarze swojego zamieszkiwania. W ostatnich 4 latach na takie zadania wydaliśmy 2 miliony złotych. To jest średnio 500 000 złotych rocznie. Dla porównania podam tylko, że budżet obywatelski miasta wynosi 1 000 000 złotych, gdzie z tego typu podobne zadania są realizowane. Także spółdzielnia jest ważnym graczem w zagospodarowaniu też strefy przestrzennej miasta. To zadanie, które dzisiaj otwieramy, oddajemy do użytku mieszkańcom, kosztowało 212 tysięcy złotych. Składa się z 8 urządzeń zabawowych renomowanej firmy Buglo. Jest to Mercedes wśród wykonawców właśnie urządzeń zabawowych. Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Podam tylko też informacyjnie, że równocześnie dzisiaj oddajemy do użytku mieszkańców urządzenia fitness na osiedlu Konstytucji 3 Maja, jak i również boisko do piłki plażowej na osiedlu Kopernika. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się tutaj w ten projekt, dla Rady Osiedla, dla wykonawcy pana firmy, pana Adama Kowalczyka. No i z naszej strony życzymy przede wszystkim tym najmłodszym mieszkańcom spółdzielni dobrej zabawy i bezpiecznego użytkowania nowego placu zabaw.